Mam w swoim mieszkaniu obraz, portret Pana Jezusa, który namalowała dla mnie moja była uczennica. Portret, który jest inspirowany słowami: podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Twarz Jezusa na tym portrecie jest niesamowicie cierpiąca, bardzo zmasakrowana. I ciekawe jest to, że na tym obrazie wzrok Pana Jezusa nie jest skierowany na patrzącego, tylko Jezus ucieka w bok do góry. Tak jakby już nie mógł wytrzymać patrzenia na nas i na nasze grzechy. Wielokrotnie przed tym obrazem modliłem się do Jezusa właśnie słowami dzisiejszego psalmu 27. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. I mam taką cichą nadzieję, że kiedyś nastąpi taki moment, że Pan Jezus spojrzy na mnie prosto w oczy, że już nie będzie cierpiący, tylko po prostu uśmiechnie się i weźmie mnie w ramiona. A psalmista dopowiada: wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Amen.